Gmina Nadburzańska, gmina przygraniczna, przejście graniczne, droga wojewódzka, droga krajowa i drogi powiatowe. No i właśnie teraz o drogach powiatowych. Ten rok również będzie można zaliczyć w gminie Słowatycze do tych, które lekko pomogą drogom powiatowym. Dokładnie tak, dzięki dobrej współpracy z panem starostą, z zarządem powiatu i radnymi powiatowymi realizujemy w tym roku dwa odcinki dróg powiatowych wspólnie z powiatem. Jest to odcinek od drogi krajowej do miejscowości Sajówka, tam jest około kilometra. Już przez całą miejscowość Sajówka tak naprawdę w ubiegłym roku został wyremontowany ten odcinek, także tutaj będzie bardzo ładne połączenie. I drugi odcinek od drogi wojewódzkiej w miejscowości Jabłeczna w stronę klasztoru w Jabłecznej, to będzie około kilometr 200. I tutaj będzie całkiem nowa nakładka, tutaj już gmina dofinansowuje w 50% to zadanie, wyniesie na 180 tysięcy złotych po naszej stronie i 80 tysięcy złotych po stronie powiatu bialskiego. I to też wydaje mi się, że bardzo, bardzo słuszna inwestycja, dlatego że jest to droga bardzo uczęszczana ze względu właśnie na klasztor prawosławny w Jabłecznej. I myślę, że oczywiście też poprawi to bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i podróżnych turystów. No, na pewno wzmocnia tuty turystyczne samej Jabłecznej. Dobry dojazd, warto odwiedzić. Ale również tak myślę po sobie, panie wójcie, że przecież ten asfalt, ta nowa nakładka będzie znakomitym uzupełnieniem chodnika, który tam powstał rok temu. Tak, dokładnie. W tamtym roku razem z powiatem bialskim stworzyliśmy tam taki odcinek chodnika w samej miejscowości, więc to już będzie miało taki ładny wygląd.